Cześć kochani, witajcie w kolejnym vlogu. O, właśnie zakończyłam, znaczy w sumie nie zakończyłam, bo jeszcze nie nałożyłam szminki, ale będę wychodziła, więc szminkę sobie nałożę przed wyjściem i dogram wtedy tą część filmu. W każdym razie nagrałam Wam pierwszą propozycję makijażu świątecznego. O, zobaczcie, jakie szaleństwo. Inglot 86 bodajże. Taki ładny, powiedziałabym, że pigment, ale to jest raczej brokato pigment taki. Ma dosyć, dosyć duże drobinki jak na pigment, więc bardziej bym tutaj się skłoniła do takiego brokatu. No i na powiekach mamy kolor Coca-Cola, Oty Honey, kolor Jaś Fasola. No i tu wewnętrzny kącik do połowy to jest pigment z maka Vanilla. No oczywiście zrobione przeze mnie połówki sztucznych rzęsnych, takich z chińskich, które Wam pokazywałam ostatnio. No i tak wygląda propozycja, pierwsza propozycja makijażu dla Was świątecznego. Zaraz Wam coś powiem na uszy. Na usta oczywiście, nie, na uszy nic nie będę nakładała. Na usta nałożę Candy Shop od Lovely, tą, którą Wam ostatnio pokazywałam właśnie w ostatnim vlogu. A już właśnie tak poruszałam twarzą, bo na promocji rosnowskiej kupiłam sobie fixer z Bielendy. To jest Make Up Academy, mygiełka do utrwalania makijażu, fixer mist. Długotrwała ochrona makijażu. Na drugim albo na trzecim miejscu ma... Na drugim alkohol denat. Brawo, brawo. Ona normalnie kosztuje chyba 12 coś, a w promocji była za 6. Rzuciłam się na tą kwotę, nie czytając w ogóle tego, co z tyłu. I rzeczywiście powiem Wam, że czuję się... Spryskałam sobie twarz i czuję się po prostu, jakbym, nie wiem, spryskała twarz lakierem. Tu w tych miejscach po prostu takie ściągnięcie na twarzy. Jakoś tak sztucznie się czuję, nie no. Nie fajnie. Ten alkohol w składzie jest nie za fajny. Zobaczymy, czy w ogóle coś przedłuży nam trwałość makijażu. Mi bardziej zależy na takim ściągnięciu pudrowości. No i taką pudrowość mi ściągnęła. W sumie ściągnął fixer, tak? Ściągnęła mgiełka. W każdym razie ściągnął mi ten fixer taką... taką co? No właśnie taką pudrowość, ale czuję się strasznie napięta. Nie podoba mi się to w ogóle. I tutaj jeszcze nawilżę sobie teraz usta Carmexem, bo ja ostatnio używam bardzo dużo szminek matowych. No i wysuszają mi się usta, dlatego smaruję na noc i często też w ciągu dnia zakurzyłam się od pudrów, od wszystkiego. Mam tu moją ulubioną koszulkę Keep Calm and Party On, no, którą często noszę. To jest taka koszulka po domu moja. Często też możecie mnie widywać. Ja zresztą mam taki, powiedzmy, takie zestawy domowe. Akurat na tą chwilę są dresy, które Wam też kiedyś pokazywałam, które są po prostu tak brudne. Ja w nich wszystko robię. Gotuję, maluję się, sprzątam i po prostu na tych spodniach jest wszystko. Cienie, jakieś resztki farby w ogóle wyglądają strasznie. No ale to jest taki strój domowy. I ogólnie mam taki strój domowy. Taką koszulkę, którą noszę przez 2-3 tam 3 dni. Później zmieniam. Mam takie 2-3, które tak na zmianę noszę po domu i tak ubieram się po domowemu. Pamiętam, jak byłam młodsza, to bardzo lubiłam chodzić w nowych ciuchach. Mama zawsze na mnie krzyczała i ogólnie próbowała wpoić we mnie taką zasadę, żeby ciuchy takie wyjściowe szanować i właśnie używać ich tylko na jakieś tam wyjścia, a jak się wraca do domu, to żeby się przebierać w taki strój domowy, dres i tak dalej. No ale ja zawsze uparcie, jak już wiecie, mama mi kupiła jakieś nowe spodnie czy nową bluzkę, to uparcie po prostu nosiłam mimo zakazów, chociaż wiecie, jak ona była w domu, to zawsze mnie tam przyfilowała i kazała ściągać i przebierać jakieś domowe rzeczy, ale ja po prostu uwielbiałam chodzić w nowych ciuchach. No a teraz się tego oduczyłam i nauka mojej mamy się nie poszła w las i to już od dłuższego czasu tak mam, no, dłuższego nawet kupę lat, że po prostu chodzę w takich domowych rzeczach, takich dresiorach brzydkich, rozciągniętych, albo też w swetrach lubię chodzić, tylko że miałam taki fajny sweter albo chyba z Choice, taki fajny szaro-czarno-biały, taki rozciągnięty i Franki mi go pogryzł, musiałam go wyrzucić tamtą zimę, jeszcze przechodziłam, a już na to nie starczyło, znaczy bez sensu było trzymać taki obgryziony, więc musiałam go wyrzucić.
No, ale w każdym razie mam taki domowy strój, no i w ogóle też czuję się tak, wiecie, wygodniej. Wygodniej jest mi sprzątać, wiecie, kucać, wstawać i w ogóle, aniżeli w jakichś tam jeansach czy jakichś spodniach eleganckich. Wiadomo, no i też trzeba szanować ciuchy. Tego jestem zdania. I tak też Aleksa wychowuję, też Aleksowi zawsze po szkole każę zdejmować ciuchy. Wiecie, my też mamy psa Franki, bardzo dużo sierści gubi i jak on tam mi się zacznie tarzać po wersalce czy po ziemi, bo Aleks bardzo często siedzi na ziemi oglądając telewizor, no to wszystko mu sierść na siebie przynosi, więc siłą rzeczy wypada się przebrać. No, moi drodzy, a więc tak, makijaż nagrany, taka propozycja. Podoba mi się do zielonych oczu. Zobaczcie, jak podkreśliło tęczówka oka, prawda? No, myślę, że naprawdę fajne. Znalazłam też wśród moich pigmentów, powiedzmy, czekajcie, pokażę Wam. Jakiś pigment, ale nie wiem skąd. Ja dostałam w ogóle kiedyś te pigmenty. Tutaj nic nie mam. Pigmenty od jednej z Was, poczekajcie. Od jednej z Was kilka takich pigmentów, i ten wydawał mi się na jakiś brązowy, a on jest w opakowaniu. Zobaczcie. O, widzicie? Jest przepiękny taki zielony. Mam nadzieję, że będzie ładnie wyglądał. Aha, to będzie takie tylko rozświetlenie. Myślałam, że będzie bardziej intensywny i będę mogła go użyć. Bo już miałam plan na nagranie kolejnego makijażu, takiego właśnie w zieleni, ale za słabiutko to wygląda. Poczekajcie, w ogóle zrobimy tak, że spryskamy jakiś pędzel i na mokro. Może na mokro będzie lepiej. O, jeszcze mi wychodzi tamten kolor, ale mi się wydaje, że on będzie. Nie, no, uzyskamy nim więcej na mokro. Fajnie. Zobaczcie. Właśnie o takie coś mi chodziło. No, czyli spoko, czyli na mokro go nałożę i zrobię Wam też makijaż taki zieleni. Zielony kolor połączę. Tutaj też mam jakiś kolejny. Ej, tak, nie dokończyłam. Dostałam kilka pigmentów od jednej z Was, takich o próbkach. Co? O, i z taką. Zobaczcie, z takim czymś. Co myślicie? Co myślicie o tym, moi mili? Tutaj, o, no, ono o roztarty nawet tutaj, ale ten też wygląda cudnie. Zobaczcie, oj, teraz nie będę mogła zdecydować, czy czasem nie użyję tego. No i po co ja to robiłam? Po co ja to robiłam? No, zobaczcie, ale pięknie wygląda. Ale będzie szaleństwo. Może nagram osobno dwa. Miałam je połączyć, ale chyba osobno z tym nagram i osobno nagram z tym. O, taka pomarańczowe złoto. Fajne. Fajne kolorki, ładnie wyglądają. Zaczęłam się bawić dopiero teraz, widzicie. Ten pigment z maka Vanilla używałam bardzo często i używam do makijaży czy swoich, czy jak na przykład mamę malowałam albo kogoś tam gdzieś na wesela, to bardzo często używałam tego pigmentu z maka na sucho, bo on fajnie, on jest tak mocno zmielony, tak jak ten. No, ten też jest zmielony mocno, ale tutaj widać w tym zielonym drobinki takie. A ten z maka jest bardzo mocno zmielony i jego używam po prostu samodzielnie, normalnie na sucho. I mimo wszystko na sucho fajnie się go. Pani Franki chyba mnie woła, bo chyba coś ode mnie chce. Tak? Zaraz idziemy, no. Siedź. Nie, nie wchodź mi tu, nie wolno. Ej, no. Szkurku baniecz. Właśnie. Szkurbaniec jesteś. Szkurkubaniec. Złaś. Złaś. No, dobra. On mnie chyba woła na dwór. Był w sumie niedawno, ale chyba chce iść na dwór. Na dwór chcesz iść? Chcesz iść na dwór? O, teraz ktoś hałasuje na dworze, to już nie będzie chciał pies wyjść. Dobra, w każdym razie nie wiem, co w ogóle mówiłam. Aha, że samodzielnie po prostu fajnie się nakłada ten pigment z maka, więc ja go tak stosowałam, ale na mokro, ciemnożyłam go na mokro i na mokro jest taki intensywniejszy, o. No. Dobra, ja lecę z pieskiem. No. I później dogrywam jeszcze usta, pokażę Wam się, jak z ustami ten makijaż się prezentuje. Takiego makijażu wydaje mi się, że takie nadusta w takim kolorze, jak są teraz, mogłyby zostać. Bo na przykład jakaś czerwona szminka to chyba raczej nie. W ogóle dajcie znać, czy wy, jak macie taki ciemny makijaż oczu, czy stosujecie też ciemne szminki. Ja jeszcze się chyba tylko do filmiku gdzieś robiłam wam taki ciemny makijaż oka i usta, a raczej jak jest ciemny tutaj, to tutaj już tak, wiecie, bardziej stonowanie. No ale ta szminka też taka jest. Wiecie, no zobaczymy, jak będzie razem. Pasuje ten kolor szminki w ogóle? Aleks bardzo głośno ogląda telewizor, sorry. Ale pasuje ten kolor szminki?
Coś tak, był taki mokry, mokrzejszy, to wydawało mi się, że nie pasuje, ale teraz chyba jest ok. Bo nagrywam wam filmik, będzie z muzyką w tle, więc nie mogę wam powiedzieć o moich wątpliwościach co do tego, czy pasuje, czy nie pasuje, więc wam tutaj mówię, bo nie wiem. Dajcie znać, co myślicie. Chyba może być, nie? Nie, chyba teraz może być. On jak przysek, to ma troszeczkę inny ton, tak jakby tego swojego ciepła. Nie, teraz jest myślę ok. Dobra, w porę skończyłam nagrywanie, bo kamera zaświeciła się, że czerwona bateria. No, także całe szczęście udało mi się. No, już zrobiłam sobie porządek tutaj na mojej toaletce. Do końca jeszcze muszę tylko wziąć płyn. Słucham! No! No, jestem. Byłam z psem przed chwilą. No i co mówiłam? Aha, jeszcze muszę zatrzeć płynem do szybę tutaj, bo ona się nie dość, że bardzo kurzy, to co? To ogólnie wiecie wszystko, i tutaj co się do niej. Aha, piszecie do mnie teraz pod ostatnim vlogiem, żebym nagrała dla was filmik na temat nerwicy. Wiecie co? Ja kiedyś, dawno, dawno, dawno nagrałam taki filmik, ale nie pojawił się on na YouTube i bardzo żałuję, bardzo, bardzo żałuję, że się nie pojawił na YouTube, że już wtedy wam nie przedstawiłam całą tą historię, bo teraz mogłabym wam update'ować. Ja powiem wam, że jak tak głębiej się zastanowię, to ja z nerwicą mam do czynienia grubo ponad 9 lat. Tak, jakoś po prostu moim porodzie, po ciąży, po tych wszystkich traumatycznych przeżyciach. Nerwica się odezwała pierwszy raz, ale ja kompletnie tego nie wiązałam, bo to najczęściej są objawy fizyczne. Ból brzucha, ból głowy, ból gardła, ciągłe, nie wiem, kasłanie, obgryzanie paznokci, obgryzanie skórek wokół warg, znaczy na wargach wokół warg, Boże, na wargach, stres, odczucie lęku, strach ciągły, budzenie się w nocy, bezsenność albo właśnie zmęczenie. Ciągłe choroby, jakieś infekcje, to po prostu wszystko może być objawem nerwicy. Oczywiście ja doktorem nie jestem i broń Boże nie chcę się w ten sposób wypowiadać jako ekspert, żeby nikt mnie tak tutaj nie oceniał, bo się wkurzę. Po prostu ja mówię tylko i wyłącznie na swoim przykładzie i tak szybciutko tylko mówiąc wam, ja jak tak sobie myślę głębiej, to moja nerwica już jest ze mną kupę lat. Pierwszy, ja nazywam to pierwszym atakiem, było to 4, no w sumie zaraz 5 lat temu. Już 5 rok leci z rzędu, kiedy tak mnie zaatakowała i oczywiście też długo to trwało, zanim ja się w ogóle pogodziłam z tym, że to jest coś, siedzi tutaj we mnie, a nie w moim ciele. I tak jak wam powiedziałam w tamtym filmie, ja najeździłam się i po prostu pozwiedzałam, nie wiem, wszystkich chyba, może nie wszystkich, ale mnóstwo specjalistów, bo po prostu uważałam, że coś mi dolega, po prostu nikt nie potrafi tego wykryć, ja za niedługo umrę. Tak, i to było 4 lata temu, ale tak naprawdę, jak już się, wiecie, wgłębiłam w temat, jak już się pogodziłam i zrozumiałam, że to tak naprawdę moja psychika, mój mózg jakieś tam mi psikusy robi, to wtedy zdałam sobie sprawę, że tak naprawdę to trwa już długo, bardzo długo, bo ja już jakieś tam objawy miałam wcześniej i już ten lęk i strach... Sandra do mnie pisała. Już ten lęk i strach we mnie się pojawiały wcześniej i wzbudzały we mnie jakieś różne, różne właśnie odczucia, różne rzeczy się działy ze mną i z moim ciałem. No ale ja po prostu wtedy tam w ogóle nie wiedziałam, że to jest to, co jest zupełnie inne, coś innego stawiałam. W każdym razie... Tak, ja już się borykam z tym dłuższy czas i wiecie, troszeczkę o tym czytałam, troszeczkę tego przeżyłam. No i tak jak mówię, nagrałam wam wtedy po tych... Bo może z rok, te, może rok, nie więcej, tfu, nie rok, z 2 lata temu nagrywałam tam ten filmik i właśnie fajnie, szkoda, że nie nagrałam wtedy wam nie opowiedziałam, jak to wyglądało z mojej strony, z czym się borykałam, z czym sobie i jak sobie poradziłam. No i teraz akurat to, co się w niedawnym czasie, powiedzmy, ze mną działo, bo powiedzmy było podobnie, ale troszeczkę na innym, w innej sferze życia uderzyło. Może tak, coś innego tą moją nerwicę wybudziło ze snu, jak ja to mówię. Także szkoda, no bardzo szkoda, że nie wygrałam tego filmiku wtedy. No ale trudno, jeśli będziecie miały oczywiście ochotę, to taki filmik nagram. Może pojawią się nawet 2. Najpierw ja opowiem wam troszeczkę o sobie. Albo po prostu jeden zrobię taki i dam wam znać na Instagramie, żebyście zadawały pytania odnośnie tego filmiku, konkretne, na które chcecie, żebym ja wam opowiedziała i zrobimy taki filmik, chociaż myślę, że on i tak będzie długi, bo jest trochę do opowiadania, jest trochę do przedstawiania. No i
I co? I myślę, że może dwie części zrobię właśnie z tymi pytaniami. No zobaczymy. Jeśli macie ochotę, to oczywiście może tak być. Ja uważam, że takimi rzeczami powinno się dzielić, bo nerwica lękowa jest bardzo ciężka. Nie chcę mówić, że jest ciężką chorobą, ale jest ciężkim orzechem do zgryzienia. Bardzo ciężko jest walczyć samemu i ja myślę, że takie rzeczy powinny się pojawiać od osób, które to przeżyły, bo ktoś, kto nie miał z tym do czynienia, może nas w pewien sposób zrozumieć, ale nigdy nas nie zrozumie do końca i nigdy nie będzie wiedział, co się z nami tak naprawdę dzieje i dlaczego tak się dzieje. Tylko osoba, która to przeżyła, która to na własnej skórze odczuła, może nas zrozumieć i może nam w jakiś tam sposób pomóc. I ja mi osobiście bardzo pomagają, właśnie pomogła jedna osoba 4 lata temu, która się tutaj do mnie odezwała na YouTube, z którą korespondowałam, tak? Prowadziłam korespondencję mailową i moja babcia, z którą rozmawiałam codziennie. Ja wam wtedy też mówiłam, że chodziłam wtedy do psychiatry na psychoterapię, oczywiście prywatną, ale po 5 czy 6 spotkaniach stwierdziłam, że absolutnie nikt więcej. No teraz uczęszczam na psychoterapię, ale do psychologa, do psychoterapeuty. I wiecie co, powiem wam tak, prywatnie pewnie by to lepiej wyglądało. Ja mam teraz wrażenie i uczucie, że po prostu ta moja terapia ma wyznaczony czas i mam takie poczucie po prostu, że ja w sumie byłam na 5 albo na 6 spotkaniach z Panem i po prostu odnoszę już teraz, na ostatnim spotkaniu odniosłam takie wrażenie, że po prostu Pan chciałby, że to, co do mnie mówi, żeby to do mnie dotarło pstryk i żeby było. Ja dużo rzeczy wiem. To, co on mówi, ja tak naprawdę to wszystko wiem, ale po prostu pewne rzeczy wprowadzić do życia osoby, która cierpi na nerwicę lękową, jest mega trudne i naprawdę na to potrzeba czasu. Ja się z tym moim, powiedzmy, pierwszym atakiem męczyłam 7 miesięcy i dopiero po 7 miesiącach się poczułam naprawdę lepiej. Mogłam powiedzieć, że rzeczywiście się lepiej czuję. No a teraz to tak naprawdę jest, nie wiem, 3-4 miesiące i po prostu, nie wiem, ci lekarze, oni by chcieli po prostu, że oni pstrykną palcami i że ja już po prostu stanę się cudownie ozdrowiała i to, że oni mi tam powiedzą, że to wszystko jest tutaj, że to trzeba zmienić myślenie, że trzeba lęk przekształcić w strach i będzie lepiej. No, każdy to wie, myślę, że każda osoba, która cierpi na to schorzenie, to po prostu czytając pierwszą, lepszą jakąś tam, nie wiem, nawet na Wikipedii czy gdziekolwiek indziej, na jakimś forum ABC Zdrowie i w ogóle, znaczy nie forum, tylko chodzi o stronę internetową jakąś taką poświęconą właśnie medycynie, będzie wiedziało, że to jest stres, strach, że to jest lęk, że to trzeba, wiecie, myślenie przekształcić. No my to wiemy, tak? No a wydaje mi się, że ja osobiście od terapii wymagałam czegoś innego, ale mam takie po prostu poczucie, że ten czas mi się kończy i że po prostu Pan chciałby, wiecie, powiedzieć mi to, co miał powiedzieć, tak jak powiedział, uleczyć duszę i to mi się na początku bardzo podobało, ale teraz niestety ja chodzę na Fundusz Zdrowia i odczuwam na ostatnim spotkaniu, odczuwam po prostu, że ten czas się kończy i że po prostu to jest jakieś kilka spotkań, które on mi może poświęcić i ja powinnam po prostu po 5 czy 6 rozmowach 50-minutowych z nim, czasami godzinnych, ozdrowieć cudownie i wyjść stamtąd i powiedzieć: tak, to ja, Paulina, jestem silna, dam radę. Spoko, wszystko już jak okej, jestem zdrowa. No niestety tak to nie działa. Ja tak jak mówię, borykam się z tym od dłuższego czasu, od bardzo, bardzo długiego czasu i to nie jest tak. Pstryk i tak jak oni sobie myślą, że oni nam, nie wiem, przeprowadzą burzę mózgów, nastawią nas i my wyjdziemy po prostu, przejdziemy przez progi. Ale o co w ogóle chodzi? Przecież ja chora nie jestem. Nie no, moi drodzy, tak to nie działa. No i tak jak mówię, mam tą terapię na fundusz i szczerze powiedziawszy, może byście trafiły na fajnego terapeutę, na fundusz. Ja nie mówię, że mój terapeuta jest zły, ale ten czas, ten fundusz, który wyznacza ten czas dla pacjenta na fundusz, no, za wizyty, które oni płacą, jest na pewno ograniczony i oni są po prostu ograniczeni, wiecie, o co mi chodzi, po prostu w tej pomocy, którą mogliby nam nieść, niestety. Także jeśli chcecie się leczyć, to lepiej chyba prywatnie gdzieś się wybrać albo na jakąś taką, bo ja chodzę na terapię indywidualną, może na terapię grupową, bo wiem, że Opole i Wrocław prowadzi takie terapie grupowe, które trwają 3 miesiące codziennie jest terapia, chyba od 9 do 13 trwa i tyle. Wiecie co, ja się zastanawiałam nad taką terapią właśnie codzienną, ale ze względu na to, że moja nerwica na początku wykluczyła mnie całkowicie z życia takiego
z funkcjonowania tak naprawdę. Ja się czułam najbezpieczniej w domu i w domu wolałam pozostać, a jazda samochodem gdziekolwiek, nawet do nas tutaj, do Namysłowa, była dla mnie tak mega stresująca, że ja po prostu jak wsiadałam do auta, to nie wiem, jakby mnie wieźli po prostu na ścięcie. Ja się po prostu tak strasznie bałam. Gdziekolwiek po prostu miałam stanąć w kolejce, nawet w sklepie, to po prostu tak serce zaczynało mi walić i po prostu byłam przerażona, trzęsłam się cała, więc taka terapia, że ja musiałabym dojeżdżać samochodu w ogóle nie mam na co dzień, musiałabym pożyczać od mamy, bo mój partner jeździ do pracy codziennie, więc tak, samochodu nie miałam, pociągiem absolutnie nie wsiadło w żaden pociąg i w żaden autobus, no absolutnie, więc to odpadało. No i musiałam się zdecydować na taką tutaj na miejscu, cieszyłam się, że to jest na miejscu, mega się cieszyłam na tą terapię, bo ja wam powiem od razu, tak szybciutko, to miało być krótka, już się tutaj rozgadała mnie, ale po prostu nerwice najlepiej leczy terapia. Nie tabletki, nie psychotropy, nie antydepresanty, tylko terapia. A nawet jak bierzecie tabletki, to szukajcie terapii, bo macie chorą, tak jak mój terapeuta mówi, duszę, a nie jesteście chore psychicznie, nie macie schizofrenii, żeby to leczyć lekami. Tak? To są takie choroby, które właśnie leczy się farmakologicznie, a nerwice powinno się leczyć przede wszystkim terapią. No i tyle tak pokrótce. Jak będziecie miały oczywiście ochotę, to ja wam nagram filmik. No, ale tak chciałam wam tylko powiedzieć o tej terapii, że no warto chyba, chociaż wiem, że to jest drogie, bo to kosztuje od 100 do 150 zł jedna wizyta, a takich wizyt jest potrzebnych naprawdę dużo, przynajmniej jedna w tygodniu, więc to jest w ciągu miesiąca naprawdę sporo, no ale myślę, że później na przejść albo jedna na fundusz, druga na prywatnie i po prostu mieszać te terapie ze sobą, no nie wiem, ale ja uważam, że na fundusz te terapie to jest takie, wiecie, po prostu, żeby odbębnić te kilka spotkań i tyle. Takie mam poczucie niestety. Dobra, moi drodzy, bo jest w ogóle która 33:16, ja zaraz wychodzę. Wróciliśmy, jest, która w ogóle jest godzina? Po 20 chyba, gdzieś 20:30 już. No i co w ogóle chciałam wam podziękować za wszystkie komentarze i życzenia na Instagramie dla mojej mamusi kochanej, bo dzisiaj moja mamusia ma urodzinki i właśnie dzwoniła, bo byłam u babci trochę i dzwoni do mnie, do babci, mówi, widziałam zdjęcie na Instagrama, o, sorry za te ciuchy, zaraz będę zbierać, akurat przyszłam, się rozebrałam i szybko mówię, włączę tą kamerę, bo idę się zmywać, w każdym razie i siedzę u babci, dzwoni do mnie i mówi, widziałam zdjęcie na Instagramie, bo też ma Instagrama mama, znaczy wiecie, tam nic nie dodaje, tylko sobie obserwuje i mówi do mnie, widziałam zdjęcie. Ja mówię, no i co? Powieszę cię. A ja mówię, czemu? Co się stało? Przestań, tak paskudnie wyszłam. Moja mama paskudnie wyszła, wiecie co? No, także dziękuję serdecznie za wszystkie życzenia dla mamusi. No, a my byliśmy u babci na herbatce. Ja teraz w ogóle nie wiem, ale w okresie zimowym herbata z cytryną po prostu tak mi mega smakuje, że normalnie nie mogę się napoić tym napojem. Z napój bogów teraz w tym momencie. Po prostu uwielbiam herbatę z cytryną. Hej. Czy hej, hej, już było, ale jest inna część, kolejna część vloga, więc jest hej, hej. Dzisiaj mamy sobotę i dzisiaj mamusia moja, powiedzmy, wyprawia urodziny. Idziemy do niej po roratach, bo mamy z Aleksem o 17 roraty i po roratach idziemy tam do mamusi. Tak, i co wam miałam powiedzieć w ogóle, jakaś jestem dzisiaj taka zakręcona, wiecie co, niby śpię po 6-7 godzin, wstaję, jestem po prostu mega wyspana, a po jakieś pół godziny po prostu czuję się, jakbym po prostu ze 3 dni nie spała. Słońce mi się odbiło, bo muszę się cofnąć. I już sobie przygotowałam w ogóle brwi i powieki, bo zamierzam wam dzisiaj nagrać drugi makijaż świąteczny. W sumie tego, bo mam akurat dzisiaj czas. Poza tym idziemy też do mamy na tą, powiedzmy, na imprezkę, no więc makijaż może być mocniejszy. No i od razu zrobię wam, właśnie nagram wam filmik i zobaczymy, co tu wyjdzie na tych moich powiekach, także wam pokażę. No i dzisiaj sobota, my już w sumie sobie posprzątaliśmy, poodkurzaliśmy, pomyliśmy podłogi, kurze, no i tyle. A na dworze super słoneczko, chłodno, ale jest słoneczko też. Tylko gdzie ten śnieg? Aj, zobaczcie, jaki film leci. I kto to mówi? Dywa. Kto nagrywa? Może czy tam nagrywa? Kto oglądał i kto to mówi? Dajcie znać. No dobra, to ja robię mój ulubiony napój o tej porze roku, a mianowicie herbatę z cytryną. Zrobiłam sobie chyba za grube brwi. Zobaczymy, jak to w całości wyjdzie. Najwyżej je trochę skoryguję. Jakieś takie dzisiaj mi duże wyszły. W każdym razie tak, mój ulubiony napój, czyli herbata z cytryną i w ogóle kupiliśmy miodzik od pana Stasia, wielokwiatowy.
Tak, i robię herbatkę z cytrynką i z miodem i zasiadam do... I kto to mówi? Dajcie znać, czy oglądaliście. Makijaż numer 2. Świąteczny oczywiście głośny telewizor, tyle, bo jakby inaczej. Jak Aleks jest w domu i dziś zieleń, którą wam pokazywałam, no i takie rdza chyba, tak? Ale to takie w opakowaniu nie wyglądało na bardzo rdzawe. Znaczy wiecie co, porównując do tego z boku, który wam wczoraj pokazywałam, to jest bardziej takie bordowe. Widać to? O, tego użyłam. Jest taki bardziej bordowy, ten jest taki rdzawy. No, ale w każdym razie ten jest na dolnej powiece i ten zielony, który wam wczoraj pokazywałam. O. Także propozycja numer 2 nagrana, już numer 1 jest sklejona z muzyką. No, o włosy dzisiaj dałam rozpuszczone, trochę podprostowałam. No i chyba je zostawię już rozpuszczone. Miałam je związywać w kucyk, ale w miarę fajnie się ułożyły, więc je zostawię. No, my na 17 jest 15:34, na 17 idziemy na rolety i po roletach idziemy do mamusi mojej na, mówiłam wam, na małe uczczenie urodzin. No, także nagrywki ciąg dalszy. Wiecie co, powiem wam, że najpierw zrobiłam sobie górną powiekę, później dałam podkład, tak zauważyłam, że tak bardzo dużo dziewczyn robi. Dałam podkład i później robiłam dolną powiekę. I jak miałam górną powiekę i podkład, to tak bardzo mi się nie podobał ten makijaż. Bardzo mi się nie podobał. Kurczę, byłam zawiedziona tym efektem. No ale jak dodałam dolną powiekę, to jest ok. No i byłam, wiecie, bez dolnych rzęs, to tak dziwnie to wyglądało i tak, kurczę, byłam zawiedziona. Ale w gruncie rzeczy efekt końcowy mi się podoba. Ale chyba wczorajszy makijaż podoba mi się bardziej, bo wolę się w takich kolorach, mimo że zieleń jest piękna, ładnie wygląda, to wolę się chyba w tych takich bordach, powiedzmy. Tak, a na ustach jakbyście pytały, ale jestem głodna, mam to Vibo Million Dollar Lips w numerze 5. Taki nudziak. O, ładny kolorek taki. Naturalny bardzo. No i właśnie coś mi przyszło na myśl. Aha, właśnie jeszcze wracając do tematu nerwicy, coraz więcej piszecie mi wiadomości prywatnych i na Instagramie i gdzieś tam na poczcie o nerwicy, o tym, że czy nawet w komentarzach pod tym ostatnim vlogiem. Coraz więcej się tych komentarzy i wiadomości pojawia i piszecie mi o swoich przeżyciach i piszecie, żebym nagrała taki filmik, żeby po prostu pomóc niektórym osobom, bo ktoś tam fajnie mądrze napisał, że po prostu czasami niektóre osoby przeżywają właśnie coś takiego i jest to nerwica lękowa, ale niestety nie wiedzą, co się z nimi dzieje i to jest prawda. Ja to samo przeżyłam na własnej skórze, więc wiem, o co chodzi i zgodzę się z tym, że czasami jest tak, że wiecie, z czymś się męczymy, z czymś się borykamy i tak naprawdę nie wiemy, co się dzieje, nie wiemy, czym to jest spowodowane, a właśnie może taki filmik komuś pomoże, więc taki filmik na pewno się pojawi, ale mówię, zobaczymy, czy to będzie w formie waszych pytań, czy najpierw może opowiem o sobie, później będzie drugi filmik z waszymi pytaniami. No nie wiem, w każdym razie pomyślę, zobaczymy. Może najpierw te pytania i zobaczymy, co wy tam będziecie pisać, jakie będziecie mieć do mnie pytania i wtedy rozmyślę i pomyślę. Tak jak wam powiedziałam ostatnio, zabierać wam czasu za dużo nie chcę, chociaż i tak te moje filmiki są mega długie. No, ale nie chcę mimo wszystko zabierać wam dużo czasu. I lecę, idę się przebrać, bo w sumie założyłam koszulę, ale nie wiem, czy w tej koszuli pójdę, bo muszę się grubiej ubrać, bo do kościoła jest strasznie zimno, mimo że takie słoneczko rano świeciło, to jest po prostu zimnica na dworze, więc grubo się ubieram. Makijaż numer 3 nagrany i chyba już ostatni, myślę, że nie będę nic już wymyślać. Tak dla spostrzegawczych zafarbowałam włosy. W sumie trochę się pospieszyłam, bo chciałam bezpośrednio przed samymi świętami, ale już jakoś tak one mi się nie układały i zawsze ogólnie włosy, jak tak są już moje długo niefarbowane, to mi się gorzej układają, wolę je jak są pofarbowane, bo jakoś tak lepiej wyglądają. No i to jest ten sam, ja wam w filmiku z Holem powiedziałam, jasny popielaty blond, to jest brąz, jasny popielaty brąz. No i widzicie, że wychodzi dosyć ciemny, wręcz bym powiedziała taki bardzo ciemny brąz. W czekoladę wpada, no ale wydaje mi się, że jest ładny, że mi pasuje. Gdzie ściągnę stąd
statyw, bo nie mogę ręką tu manewrować. No, także tak to, moi drodzy, wygląda. Wiecie co, w ogóle ogólnie teraz nagrywać to jest jakiś dramat, tak za oknem. Dzisiaj ogólnie świeciło słońce, więc musiałam zasłonić rolety. Jak zasłoniłam rolety, to był jakiś taki dziwnie ciemno. Jakbym odsłoniła rolety, znowu słońce by mocno świeciło i w ogóle masakra. Teraz odsłoniłam rolety, no i z lampą nagrywam i jest tak. Bez lampy jest w ogóle masakra, już wam kiedyś pokazywałam. O. No, także tak moje włosy bez lampy wyglądają w takim naturalnym, powiedzmy, świetle. No ładny kolor, nie? Podoba mi się. Takie są mięciutkie, mięciusieńkie teraz. No ja lekko dzisiaj podkręciłam na prostownicę. Muszę trochę tą grzywkę moją jeszcze wywijać, bo ona jeszcze mi nie zachodzi za ucho, nie jest na tyle długa, żeby się tak trzymać z włosami. Jeszcze mi opada, więc tak podwinęłam sobie je troszeczkę. O. Myślę, że nie jest źle. Na ustach mam szminkę Mannequin z Jeffree Star'a. I ładny kolor, taki dzienniak. Wiecie co, chyba zaświecę lampę, bo jakoś lubię, wolę z lampą. Taki dzienniak, ale po prostu no... Nagrałam już z tym makijażem. Zobaczcie. Wszystkie suche skóry mi podkreśliło. Muszę ją za chwilę zmyć. Coś innego nałożyć. Już ją do tego makijażu dałam, więc niech będzie. I słuchajcie, w ogóle z tych trzech makijaży chyba ten najbardziej mi się podoba. To jest taki klasyczny, powiedzmy, makijaż do każdej szminki. Tu możecie dać ciemną szminkę, jasną szminkę, czerwoną szminkę, taki, powiedzmy, ja bym nazwała go glamour, o ile w ogóle mogę go tak nazwać. No, taki wydaje mi się klasyczny, pasujący do każdego oka, czyli trochę brązu, trochę takiego jasnego, rozświetlającego koloru. I tak głównie brązy w różnych odcieniach i tonacjach, no i tak to wygląda. Także chyba z tych trzech wybrałabym numer 1 albo teraz ten numer 3. Ja wam wgram w innej kolejności, bo wgram wam najpierw ten pierwszy, który widzieliście, później wgram wam ten, no i na końcu ten, który widzieliście ostatnio, nie wczoraj, tylko przedwczoraj chyba nagrywałam. No, bo... No, żeby była taka różnorodność, żeby nie było, wiecie, że te ciemniejsze będą dwa, a później będzie ten. Także tak, ale to w sumie nieważne, zobaczycie, jak będziecie mieli ochotę. Byliśmy wczoraj na kręglach, mama zaprosiła z okazji urodzin, w sobotę byliśmy w domku, tam posiedzieć trochę, robiła mama pizzę, łódka i w ogóle taka, powiedzmy, uczciliśmy urodzinki, a wczoraj jeszcze nas zaprosiła na te kręgle. Nie wiem, czy wam to nagrywałam. Coś mi się przypomina, że mówiłam wam o kręgach, ale dobra, nieważne. I właśnie straciłam paznokcia. Ja ogólnie zawsze, jak grałam w kręgle, to zawsze jakoś haczę tak kciukiem, wiecie, przy długich paznokciach, bo to są dosyć długie. Jest to jednak takie uciążliwe i w ogóle mnie ta ręka dzisiaj boli i ten, i w ogóle ten kciuk, mam taki paznokieć cały obolały. O, że masakra, ale... W pierwszej rundzie egzekwo z moim bratem, o, ale mi się skleiło, że widzieliście, egzekwo z moim bratem, pierwsze miejsce, a w drugiej rundzie pierwsze. No, graliśmy w szóstkę, Aluś też grał i był pierwszy raz w ogóle na kręgach, tak się cieszył. I udało mu się 26, czy nie, 30 punktów, 26 w pierwszej i 4 w drugiej rundzie. Także wszyscy zadowoleni, fajny wypad, naprawdę super, polecam wam, jeśli nigdy nie grałeś. Będziemy mieć obiadek, ale dzisiaj ma trening, więc... Jedziemy na trening, od razu nie wiem, czy sobie nie zrobię jakieś drobne zakupy, ale to się zastanowię, jutro mam wizytę u lekarza i tak się trochę stresuję przed tą wizytą, jakoś zawsze się stresuję przed wizytą u tego pana doktora, bo on jest taki mega specyficzny i w ogóle dziwny wręcz, no ale na Fundusz Zdrowia dużego wyboru nie mamy, niestety, i czasami trzeba ścierpieć humory pana doktora. Autentycznie. Dobra, ja idę zmywać tą szminkę, nałożę coś takiego bardziej nabliżającego na te moje usta suche. Z wami się żegnam, pięknie wam dziękuję za uwagę, bo już mam ja trochę materiału, więc nie będę przesadzać znowu z długością filmu. I co, widzimy się w kolejnym? Będziecie? Mam nadzieję, także buziole, hej!